Witajcie, drogie dziwiarki. Wyglądam inaczej niż zwykle. No, nie da się ukryć. Dzisiaj jestem niczym szpieg z krainy deszczowców zamaskowana. Szykujemy dla Was z okazji Czarnego Piątku takie oto maseczki. Tutaj zerknijcie na jedną stronę. Ona ma fajny napis jednej. I na drugą stronę. Taki napis jest z drugiej strony. Bardzo branżowa. Bardzo dziewiarska i mam nadzieję, że Wam się spodoba i o tym będzie na końcu. Na razie ściągnę i powiem Wam, co dzisiaj przygotowałam dla Was dziewiarskiego. To będzie krótki filmik instruktażowy. Podczas ostatniego naszego spotkania na żywo czapeczka ta była w trakcie robienia. Tutaj już jest efekt pracy gotowy, już był noszony, jest wyprany. Już są zdjęcia wszędzie, gdzie umieszczamy nasze zdjęcia w różnych, na Facebooku, na naszej stronie. I tutaj tak, to wzbudziło zainteresowanie. W związku z tym chciałam Wam pokazać, jak takie kropki zrobić podczas krótkiego filmu. Nie każdy ma czas oglądać relacje, więc podczas krótkiego filmu pokażę te kropki wykonane jednorodną włóczką. Tutaj był blikwang używany jako te kolorowe, te kulki. To był fantazyjny blikwang. A teraz będzie dwie jednobarwne włóczki, też resztki. Włóczka Windwetter od Atelier Citron. Merino, grube, ciepłe, absolutnie nie gryzące. I ja wiem, że mi nie wystarczy ten szary na całą czapkę, ma więcej czerwonego, nie wiem co będzie dalej, się okaże. Materiał szkoleniowy, nazwijmy to, że to jest faza materiału szkoleniowego i w tej chwili właśnie z górnej kamery będzie pokazane, jak ja wykonuję te kropeczki. Na takiej grubej włóczce pięknie je widać. Czyli tak, zasada jest taka, mówię jak wykonywałam ten fragment czapki, materiału szkoleniowego, to nie próbka, to jest materiał szkoleniowy, na druty numer 7, gruba włóczka, zerknijcie, to jest gruba niteczka, nabrałam 65 oczek, czy dobrze, no to się okaże, czy dobrze. Następnie po kilku centymetrach ściągacza jedno lewe, jedno prawe przekręcone, przeszłam na jersey prawy, dwa okrążenia jerseyu prawego, zmieniłam grubość drutów na większą niż ściągacz był, no i przystąpiłam do moich kropeczek. Tutaj mam początek rzędu zaznaczony, troszkę już udziergałam i tak, szare oczko, szara włóczka jest tutaj tłem, więc ją przekładamy. Czerwona dołączona będzie przerabiane oczko na prawo. Szarą przekładamy, czerwoną przerabiamy. Szarą przekładamy, czerwoną przerabiamy. Szara jest przekładana, czerwona przerabiana. Przekładana, czerwona przerabiana. Podczas tego przekładania nitek powiem moje uwagi na temat takich łączonych włóczek. Ważne jest, żeby przy tej technice włóczki były podobnej grubości. To jest pierwsza uwaga. Powinny być, nie muszą być tej samej, tak dokładnie tej samej długości, grubości, czyli tyle samo metrów w motku, ale powinny być zbliżone. Następna uwaga, dobrze, gdy stworzymy kontrast, czyli połączymy dwie kontrastujące włóczki. Ja popatrzę, czy się nie pomyliłam, nie. Dwie kontrastujące włóczki dadzą nam, no tak będzie się odznaczały te kropki, a gdy połączymy zbliżone kolorem włóczki, niestety ten kontrast się zagubi. Też będzie ładnie, też można, a czemu nie? Tylko, że będą mniej widoczne, będą się zlewały z tłem. O, tu się już bym pomyliła. Tutaj mam przerobić na czerwono. Szare, czerwone, szare, czerwone. Szare przekładam, czerwone przerabiam. Z tej włóczki się dzierga naprawdę bardzo szybko. Ten fragment robótki to była kwestia śniadania. Ktoś by powiedział, że jem duże śniadanie. Nie, nie jadłam dużego śniadanka, ale po prostu ta windwetter samo płynie po drucikach. O, tu bym się pomyliła. Nie, tutaj chodzi o to, żeby szare przełożyć i czerwone. I teraz tu marker mi mówi o tym, że zmieniam okrążenie, czyli wchodzę w fazę drugiego, innego okrążenia. I w tym drugim okrążeniu szare dalej przekładam, a czerwone przerabiam na lewo. Tam w poprzednim rzędzie, tu sobie troszkę ściągnę szarą nitkę,
Czyli szare przekładam, czerwone przerabiam na lewo. W poprzednim było na prawo. Szare przekładam, czerwone przerabiam na lewo. Przekładam, przerabiam. Przekładam, przerabiam. Przekładam, przerabiam. Przekładam, przerabiam. Przekładam. Ja to robię szybciej, bo to wiadomo, że jak już się ma opanowane prawe i lewe oczko, to już powinno być wiadomo, o co chodzi. Czyli takie moje uwagi. Pamiętacie, podobna grubość, dobrze stworzyć kontrast. Fajnie na przykład byłoby połączyć tą drugą włóczkę, która jest na przykład tymi kropkami, jako włóczkę, która jest ciniowana. Typu Viva. Na przykład Viva ma fajną grubość włóczki na czapkę. Nie jest ani gruba, ani cienka. A da nam fajne, ma krótkie przejścia kolorów i to będzie się fajnie w czapce, bo wiadomo, w czapce jest mały obszar zmiany koloru, nazwijmy to. I da radę pokazać tę zmianę koloru z motka podczas zerkania czapki. Gdy włóczki mają długie przejścia kolorów, to czasami się zrobi z tego samego motka dwie czapki i jakby pochodzące z dwóch różnych motków. Czyli nie wszystkie kolory z tego pierwszego, z tej pierwszej czapeczki powtórzą się w drugiej. A na przykład włóczka Viva. Tych włóczek mamy kilka takich w ofercie, które się nadadzą na takie właśnie kolorowe przejścia. Idealnie się nadaje oczywiście Love and Lee. To jest idealna włóczka na kropki. Dobrze jest, gdy włóczka na taką czapeczkę jest raczej grubsza niż cieńsza, czyli taka powyżej na 50 gramów, żeby przypadało takie około 100 metrów włóczki. Może to być 80, a oczywiście może być ten windweter, który jest gruby, a który też jest ręcznie farbowany i na przykład mogą być fajne kropki w różnych kolorach. Tutaj przekładam, a tutaj przerabiam. Przekładam i przerabiam. Uwaga, dotarłam do końca. Mam tutaj marker i teraz czerwony kolor odkładam. Szukam szarej nitki, zakręcam sobie tutaj, żeby mi się okręciły i teraz po prostu dwa okrążenia lecę kolorem szarym. No i odpoczywam, wtedy już nic nie mieszam. Robię to szybko. Tu chodzi o to, żeby mieć dwa okrążenia prawych oczek. Rozciągam sobie to troszkę, żeby mi się tam układało. No, żeby to. Aha, tak wrócę w tym moich. Tutaj dziergamy, tu będę mówić na temat doboru włóczek do tej techniki. Żeby to było 50 gramów, około 100 metrów. Oczywiście może być i 120 metrów, i 160, tylko te czapki wtedy będą cieńsze. Cieńsze, więc i kropeczki będą mniejsze. Ale to oczywiście absolutnie nie dyskwalifikuje czapki, bo czapka nie musi być gruba, żeby była ciepła. Tu chodzi tylko o wizualny efekt tych kropeczek. No tutaj dziergam tylko prawe oczko, więc to nic nie wniesie. Chciałam tylko zakończyć to okrążenie, odłożyć ten fragment na białą kartkę, żeby było widać, co ja tutaj podczas tego mojego mówienia udziergałam. Ja nie jestem mistrzynią w dzierganiu na czas, to absolutnie nie. Staram się jak mogę przewijać tymi paluszkami, bo ja jeszcze tutaj mam guzik do pokazania Wam, a ogólnie to założenie filmu było takie, żebym za dużo nie mówiła, bo jak ja się rozgadam, to mogę i długo o włóczkach, wiecie same o tym, że 120 minut przychodzi mi leciutko, później tylko gardziołko jest zachrypnięte. I tak, tutaj mam zmianę i przechodzę do następnego okrążenia. Teraz odłożę to i pokażę Wam, co to mi wyszło i podsumuję ten fragment pracy. Czyli tak, włóczka, windweter, czapka, nie nazywam tego jeszcze czapką, jest to materiał szkoleniowy pokazujący, jak dzierga się kropeczki. Chciałam na grubej włóczce, żeby pokazać, zobaczcie, ta sama technika. O tak, może pokażę. Ta sama technika, a zupełnie inny efekt. Tutaj było wielokolorowe kulki, fantazyjna nitka i kolor tła był bardzo zbliżony do istniejącego fioletu już w blikwangu, a tutaj mam kontrast, gruba włóczka i zupełnie inny efekt gotowej dzianiny będzie. Czyli tak, 65 oczek, kilka centymetrów ściągacza, przechodzę na
dwa okrążenia oczek prawych. Następnie dołączam kontrastującą nitkę i zaczynam przerabiać. Jedno oczko szare przekładam, czerwone przerabiam na prawo. I tak jest jedno okrążenie, a w drugim okrążeniu oczko czerwone przerabiam na lewo, a szare dalej przekładam. I to jest ten fragment. A później mamy tutaj to okienko, nazwijmy to okienkiem, które to są dwa okrążenia oczek szarych. To jest mój przepis na czapkę w kropki. Tak wygląda. O tu. A tak było w sobotę. Inna włóczka, inne druty, zupełnie inna czopula. I to właśnie odłożę materiał szkoleniowy. A teraz pokażę Wam. Jedna z pań prosiła, by pokazać jej, jak zrobiłam taki guziczek. Ten guziczek, przepis na to był podawany w którejś relacji z takiej bardzo starej książki z lat 70. Oczka zwykłe i niezwykłe, tak się ta książka chyba nazywała. A tutaj tak na szybko pokażę Wam, to jest włóczka Gordon. Ona mi pasowała idealnie do, chciałam, żeby ten guziczek, tutaj o tak pokażę, żeby ten guziczek po pierwsze nawiązywał do niektórych odcieni turkusu z czapeczki, a poza tym, żeby pasował mi do płaszczyka, bo płaszczyk mam w takim kolorze. No to okazało się, że Gordon do tego idealnie pasuje. Odłożę czapkę i teraz Wam pokażę. Czyli tak, kawałek nitki owijam sobie na paluszku. Można to zrobić na dwóch palcach, wtedy będzie guzik większy. Można to zrobić na jednym paluszku. To zrobię na jednym, żeby guziczek był mniejszy, no bo ja muszę cały czas Wam to robić i pokazywać. I żeby film za długo nie trwał, żeby Wasza uwaga była skupiona właśnie na tym. I tak, zdjęłam to, co ukręciłam na palcu i ten otworek obrabiam oczkami ścisłymi. O tak. No i będę to robić długo. Będę to robić tak długo, aż szydełko powie mi, że już więcej się w to nie wkuje. To właśnie wtedy powstaje taki twardy guziczek. Obrabiam sobie, obrabiam. Można tej nitki oczywiście dużo sobie napleść na palcach i wtedy ma się taką mięsistą podstawę tego guzika. No ja tutaj zamiast mięsistej podstawy po prostu wykonam wiele, wiele tych półsłupków. Ja nie jestem szydełkującą, chociaż swoją przygodę dziewiarską, tam lat temu wiele, 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 rozpoczęłam właśnie od robienia łańcuszka na szydełku. I niedawno moja córka wypomniała mi, jak ona miała 5 lat i chciała się uczyć na drutach, bo widziała u mnie druty, to ja jej zawsze mówiłam, że zacznijmy od szydełka. I ja ją, że tak powiem, męczyłam tym szydełkiem, tym robieniem łańcuszka, słupków i półsłupków, bo twierdziłam, że operuję jednym narzędziem i tak jest łatwiej. I ona mi to wypomniała, że właśnie ja ją taką teorią i przekazywałam taką teorię, a ona do dziś nie umie robić na szydełku, a jak wiadomo, już widać było tam w naszej galerii, zrobiła kilka swetrów. Także to nieprawda, że szydełkiem jest się łatwiej nauczyć. Mi się tak wydawało, że gdy się uczymy, to ja robię ciągle to samo, dlatego mówię różne takie wspominki z mojego szydełkowego doświadczenia, które nie jest wielkie, absolutnie nie, chylę czoła przed wszystkimi pięknymi szydełkowymi pracami. Ale moja córka mi wypomniała, że ja ją chciałam na szydełku uczyć, a ona od razu chciała się na drutach. No i tak to nie zawsze nasze teorie z dzieciństwa mają odzwierciedlenie w tym, czym nasze dzieci później, co pamiętają nasze dzieci. No tak, widzicie, robi się grubiej. Muszę zawijać szybciutko te półsłupki. Tak. W pierwszej chwili jeszcze myślałam, żeby ten guzik zrobić z Big Funka. Taki miałam pomysł. Ale jednak jednokolorowy guziczek więcej daje no, takiego wyglądu tej czapeczce. Muszę to wykonać wiele razy. Tak, robię. Guziczek robi się grubiutki, już taki mięsisty.
Ja wiem, że może jak to oglądacie, może to niewyraźnie widać, ale po prostu muszę to tyle razy opleść tymi półsłupkami, żeby już po pierwsze kształt był zbliżony do tego, co tam widziałyście na czapce, a po drugie, żeby ten otworek się zatkać. O to mi chodzi. O tutaj. A później taki guzik się po prostu przyszywa do czubeczka czapki. Po sobotniej relacji było kilka telefonów na temat, jak dobrać tą włóczkę na kropki, żeby pasowała. No to właśnie Wam powiedziałam te moje takie główne uwagi, czyli ta sama grubość włóczki, zbliżona, o tak, lepsze słowo, zbliżona grubość włóczki oraz tworzymy kontrast. Każdy rząd może być wykonany innym kolorem resztek, bo to mogą być kropki kontrastujące, na przykład na szarym tle. Szary do wszystkiego pasuje. I na szarym tle możemy sobie stworzyć wielobarwne kropeczki. Już nie mówię o tym, że każde oczko wykonać innym kolorem, ale każdy rząd kropek może być inną nitką. A czemu nie? Czemu nie możemy tak wykorzystać resztek właśnie jak chcemy? Macham tym szydełeczkiem. Staram się to zrobić tak szybko, jak umiem, żeby pokazać, bo właśnie po tym, jak już tak nawywijam, to co się dalej ma stać. Tu mi się odkręca, tak. Włóczka Gordon, tutaj ta, z której robię, to jest włóczka tweedowa. Ten kolor nie bez przyczyny znalazł się w moim domu, bo kiedyś przytuliłam turkusowy kolorek tej włóczki z jakimś planem, bliżej nieokreślonym. No właśnie, bo to, jak to jest, że zazwyczaj szukamy włóczki pod projekt, a czasami przytulamy motki bez planu. Ja zazwyczaj przytulam bez planu, dlatego że bardzo mi się podobają i się wtedy zastanawiam, w jaki sposób pokazać jego urodę. Widzicie, co mi się tu dzieje. To z góry wygląda tak. O. A tu od strony przyszywanej będzie wygląda tak. No jeszcze lecę, bo jeszcze otworek jest. Ja tam w tym moim guziczku nie likwidowałam całkowicie tego otworka. On sobie tam został malutki. Lecę. Chciałam, żeby w krótkim filmie, mam nadzieję, że w efekcie nie będzie on za długi, byście widziały, jak zrobić te kropeczki i jak zrobić taki dziwiarski guziczek, szydełkowy guziczek. O, lecę. A już mam tak grubiutko pod szydełkiem, tutaj pod paluszkiem. Myślę, że to już chyba wystarczy. Jeszcze wprawdzie otworek jest z włóczki, farfocle różne wylatują. Jak to z wełny, a tym bardziej tweedowej. Zobaczcie, ja już będę kończyć to. Tutaj w moim tym guziczku jest taki mały otworek, widzicie. Ten w ogóle guzik wyszedł mi większy, nie jest taki nabity. Jest taki bardziej, nie jest taki zbity, o tak nazwę to. Nie jest taki zbity. I teraz w tamtej wersji obrobiłam sobie tutaj, o tak o. Zrobiłam takie jedno okrążenie oczek, to są takie oczka zamykające chyba nazywane przez panie szydełkujące. Jeżeli źle nazywam, to wybaczcie. Na swoje usprawiedliwienie podam tylko, że ja głównie drutuję, ale jakoś tam sobie radzę z tymi różnymi, z machaniem szydełkiem. Tutaj dawno temu nawet mam na koncie taką bluzkę w ananasy wykonaną. To było moje największe dzieło szydełkowe, jakie kiedykolwiek zrobiłam. No i tymi takimi oczkami ścisłymi, zamykającymi obrabiam tutaj ten środeczek. O tak. Tak. Żeby tak go ścisnąć troszkę. O tak. O. Tak. I teraz odcinam nitkę. Ja ją odetnę. Odcinam niteczkę. Zamykam sobie guziczek. Biorę igłę do szycia, taką z dużym oczkiem, biorę czapkę, no i wiadomo, przykładam sobie guzik tutaj do części czapeczki
Przyszywam go. I wtedy mam zrobiony guziczek. O, taki guziczek do czapki. O. I to właśnie to chwałam dzisiaj chciałam pokazać. Wracając do Czarnego Piątku i takie poprzednie lata, wiemy, że zazwyczaj w branży handlowej ten czas jest czasem rabatów, czyli idealną okazją dla łowców wszelkich okazji wyjątkowych. No to my mamy taką wyjątkową okazję, bo takich rzeczy jeszcze nie robiliśmy z żadnym podczas 12 roku naszej bytności na rynku dziewiarskim. Czyli przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela, macie od nas rabat 15% na wszystko oraz do zakupów powyżej 100 zł dołączymy taką maseczkę. Taka maseczka, tutaj położę ją teraz, żeby kamera pokazała jej zbliżenie. Ona ma w środku bawełnianą podszewkę. A tutaj jest granatowy, jest naszym kolorem, więc taki w naszych kolorach branżowych jest dziergaj z nami, a tutaj jest nasza pasja do włóczek. Bo właśnie to jest to, czym się z Wami dzielimy, naszą pasją do włóczek. Kto chce, oczywiście może z tej naszej oferty skorzystać. Gdy maseczki zostaną jeszcze po tych czarnopiątkowych szaleństwach, to oczywiście, gdy się nie wyczerpią zapasy, będziemy dołączali do kolejnych zamówień, ale jak mówię, to jest ten czas czarnopiątkowy, jest wyjątkowy. No i co? No, korzystajcie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.